Trzcianeccy radni nie chcą zwolnienia dyrektora miejscowego szpitala. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w trakcie głosowania nad rozwiązaniem stosunku pracy z dyrektorem Wacławem Balą 10 rajców było przeciwko zwolnieniu, 10 wstrzymało się od głosu, a sam radny, a zarazem dyrektor szpitala odstąpił od głosowania. Ja tu rozumiem radnych, że to jest taka trudna decyzja, ponieważ ocenia się człowieka, nie znając szczegółów pracy. Ja też bym miał problem ocenić dyrektora. Ja dlatego oceniam dyrektora, patrzę na zewnątrz. Placówka funkcjonuje, wszystko w placówce się dobrze dzieje. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Wacławem Balą, zatrudnionym również na stanowisku dyrektora szpitala powiatowego w Trzciance, wywołał kontrowersje w temacie dopuszczenia do głosu wicestarosty powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, czyli pracodawcy Wacława Bali. Jacek Klimaszewski chciał udzielić radnym dodatkowych informacji i wyjaśnić intencje członków zarządu powiatu, których decyzja podyktowana była dbałością o finanse szpitala. Przewodniczący Rady Miejskiej, powołując się na statut gminy Trzcianka, nie widział podstaw udzielenia głosu. Rajcy większością głosów odpowiedzieli się przeciwko zwolnieniu dyrektora. Zdaniem włodarza Trzcianki sugestia Rady Miejskiej jest dobra, bo szpital jest w dobrej kondycji. Jak dodaje włodarz, liczy się efekt końcowy, a nie fragmenty popełnianych błędów.